Radio Conchita. Pedofilia w kościele. Leństwo. Obrzydliwe. Nie ze względu na działalność związkową, ale ze względu na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. W liście przewoźnik zaznaczył, że do ogłoszenia legalnego strajku niezbędne jest przeprowadzenie referendum. Wezwał też stronę społeczną do powrotu do stołu negocjacyjnego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W poniedziałek obchodzony był Międzynarodowy Dzień Białej Laski, święto osób niewidomych i niedowidzących. Z tego m.in. powodu Fundacja Szansa dla Niewidomych zorganizowała manifestację przed Sejmem. Prezes Fundacji Marek Kalbarczyk powiedział, że niewidomi postanowili przypomnieć o kilku postulatach. Najważniejsze z nich dotyczy szans na rynku pracy. Na rynku pracy, mimo to, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomaga, to jednak na rynku pracy nas nie chce się przyjmować do pracy. Niewidomi oczywiście chcą pracować, chcą coś zarobić i nie chcemy żyć w biedzie. Niewidomi na rynku pracy albo nie znajdują zatrudnienia, albo są traktowani jako pracownicy najgorszej kategorii. Nie ma oprzędowania stanowisk pracy, nie ma specjalnych dodatków, które by wyrównywały życiowe koszty. Międzynarodowy Dzień Białej Laski obchodzony jest od 1964 roku. I na koniec prognoza pogody. Noc pogodna, nad ranem jednak możliwe mgły na Suwalszczyźnie i na południu. Na termometrach od minus 4 stopni przy gruncie, w rejonach podgórskich i na wschodzie, przez plus 2 na Podlasiu, 7 w centrum, do 14 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, na południu umiarkowany, a w Sudetach porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po pierwszej wracamy do rozmowy Grzegorza Jankowskiego. Powtórka programu. 24 pytania. Rozmowa poranka. 24 pytania dzisiejszego poranka to do Pawła Zalewskiego, polityka Platformy Obywatelskiej. Halo, halo, słyszymy się? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z pięknego królewskiego miasta Sandomierza. Co pan robi w Sandomierzu? W sejmiku wojewódzkiego. Sandomierz jest obok Warszawy moją drugą ojczyzną i tutaj kandyduję do sejmiku wojewódzkiego z Ostrowca, Sandomierza, Opatowa i Staszowa. Piękny teren, zapraszam Państwa wszystkich. Czyli województwo świętokrzyskie, o ile dobrze pamiętam, w takim razie na województwo świętokrzyskie najprawdopodobniej trafi w ręce PiSu w najbliższych wyborach samorządowych. Tak mówią sondaże na przykład Polski The Times. Robimy wszystko, aby tak się nie stało. W ten weekend premier Morawiecki był w województwie świętokrzyskim, nakłamał po raz kolejny. Stwierdził, że Platforma chce zlikwidować urzędy wojewódzkie po to, żeby łatwiej przyjmować uchodźców, gdy problem uchodźców już został rozwiązany przez Unię Europejską i nikt ich do Polski przyjmować nie będzie. Kłamstwo jest istotą polityki pana premiera Morawieckiego i to kłamstwo będziemy obnażać w całej Polsce. Wyruszyły samochody, które pokazują cytaty z pana premiera, jego dwulicowość. Mówi pan, że Unia Europejska rozwiązała problem uchodźców. No to popatrzmy na wybory, wczorajsze wybory w Bawarii i ich wyniki. CSU, która rządziła tym landem właściwie od zawsze, traci większość w lokalnym parlamencie. AfD tam zyskuje 11%. Nawet postkomuniści pojawili się w Bawarii, którzy dostali chyba bodaj 4 punkty procentowe. No, widmo zmian krąży nad Europą i chyba jest to między innymi efekt uchodźców. To jest odłożony efekt uchodźców. Pan ma rację. Bawaria jest tym landem, przez który uchodźcy przechodzili. To był bardzo poważny temat w debacie publicznej. Natomiast jak pan redaktor doskonale wie, po pierwsze Unia Europejska zdołała bardzo silnie obniżyć tą presję uchodźczą czy migracyjną na Europę dzięki swojej. Były dla nas zagrożeniem, czyli przymusowe przyjmowanie uchodźców. Już tym zagrożeniem nie są, dlatego że Rada Europejska ustaliła, iż takiego mechanizmu nie będzie. W związku z tym nie ma co straszyć uchodźcami, ale widać z tego, jak ktoś już nie ma żadnych innych argumentów i tak kurczowo broni się przed utratą władzy, no to używa również tych kłamliwych. Dlatego zagrożenia... Przecież w likwidowaniu urzędów wojewódzkich, aby przyjmować uchodźców. Chodzi o to, aby urzędy marszałkowskie, które pochodzą z wyboru, sejmiki, które pochodzą z wyboru obywateli, miały większy wpływ. No to jest właśnie ta istota kampanii. PiS chce centralizować i do tego służą urzędy wojewódzkie, które już odebrały sejmikom szereg kompetencji, a Koalicja Obywatelska chce, żeby władza leżała w rękach ludzi, którzy tutaj
mieszkają. No, na tym polega ta fundamentalna koncepcja działania. Tego zagrożenia, jak pan użył tego sformułowania, tego zagrożenia związanego z przymusową relokacją uchodźców już nie ma, ale muszę tutaj przypomnieć naszym słuchaczom, że nie ma dlatego ze względu na silny opór państw Europy Środkowej i Wschodniej, a wasz rząd zgodził się na tę przymusową relokację. To jeszcze było za rządów Wykopacz. Tak tytułem... Nie, panie redaktorze, 7 tysięcy, zgadzaliście się. Żeby pan to sprostował. Nie, właśnie o to chodziło, żeby pokazać wtedy solidarność wobec Europy, która rzeczywiście padała pod stopami imigrantów. Natomiast myśmy się nie zgodzili na przymusowy mechanizm. To był mechanizm dobrowolny, więc gdyby pan redaktor tutaj zechciał to sprostować... Dobrze, prostuje mechanizm dobrowolny, dobrze? To tak. Natomiast, nie było w tym przymusu? Tak, nie było w tym przymusu. Natomiast jak pan pamięta, tak, dlatego że ten mechanizm między innymi dzięki Polsce został zablokowany wówczas na szczycie Unii Europejskiej. Natomiast dobrze się stało, że Unia poszła po rozum do głowy. PiS kontynuował akurat tę politykę. To jest jedna z niewielu, czy jedyna chyba polityka, która była kontynuowana przez PiS, a więc sprzeciwiania się przymusowemu mechanizmowi relokacji. I dobrze się stało, że Unia Europejska także dzięki działalności Donalda Tuska przyjęła dobre rozwiązania w tej sprawie. Więc nie ma przymusu. Dobrze, chcecie odwołać premiera Morawieckiego, zapowiedział to Grzegorz Schetyna. Szans na to praktycznie nie ma, więc po co chcecie to próbować zrobić? No dlaczego? Poprzednio odwołaliśmy panią premier Szydło. W jaki sposób? Nie w pamiętam. Sposób, że w parę godzin po głosowaniu nad wotum nieufności pani Szydło została zdymisjonowana. Ale już wiedział pan doskonale, że rekonstrukcja miała się rządu odbyć. Wcześniej była mowa o tym na miesiące przedtem. Pani Szydło wygrała to wotum zaufania, a dopiero później głosami PiSu odeszła. Jest, panie redaktorze, sam pan widzi, jakim obciążeniem dla kampanii PiSu jest Morawiecki. Naprawdę pan tak uważa? No, myślę, że tak Polacy przede wszystkim uważają, który znakomita większość chce dymisji Morawieckiego. Wie pan, człowiek, który oficjalnie doradza premierowi Tuskowi po to, żeby nocami chodzić do Kaczyńskiego i mu donosić na to, co robi Tusk. Człowiek, który kpi sobie z klientów własnego banku i Polaków, mówiąc, że głupi kupią każdy kit, który im się wciśnie. Człowiek, którego kelnerzy oskarżają o to, i to jest ciekawa kwestia, bo to jest sprawa, która powinna być wyjaśniona, o wypowiedzi w sprawie słupów, na które kupowano nieruchomości. Tak, ja nie mam pojęcia, czy były te słupy. Nie, no właśnie to jest taśma, której nie ma, natomiast są zeznania kelnerów złożone bardzo dawno temu, które właśnie informują o tym, że pan Morawiecki mówił o jakichś słupach, które były kupowane nieruchomości. Nie słysząc Stasia, pan to wierzy? Kwestia, wie pan, to nie jest kwestia wiary, tylko kwestia sprawdzenia. Znaczy, jeżeli pojawiają się tego typu zarzuty, czy tego typu informacje, tak to lepiej ujmę, wobec premiera, powinny być one sprawdzone. Ale powodów, dla których... A na razie jest to insynuacja, panie pośle. Bo póki nie ma taśmy, póki nie słyszymy, to kelner w postępowaniu mógł powiedzieć wszystko, ponieważ byli oskarżeni bez konsekwencji. Nie wiem, nie mając dowodów, do kogoś oskarżyć. Ale panie redaktorze, no, kelnerze, to są zeznania składane pod groźbą kary. Ja nie twierdzę, że kelnerzy mówią prawdę. Twierdzą natomiast, że mówili to wówczas, kiedy PiS jeszcze nie rządził, kiedy nie mieli żadnego interesu politycznego do tego, żeby oskarżać premiera, czy też, ja nie wiem, czy to jest oskarżenie premiera, to jest stwierdzenie, że premier na ten temat się wypowiadał, bo ja nie mam pojęcia, w jakiej sprawie, w jakim kontekście premier to mówił, tak? Natomiast takie słowa padły. I teraz, nie wiem, powodów, dla których trzeba odwołać pana premiera Morawieckiego, jest jeszcze więcej. Dziękuję panu serdecznie. Nie, panie redaktorze. Dziękuję panu serdecznie. Drodzy radiosłuchacze, waszym gościem dzisiejszego poranka był pan Paweł Zalewski z Platformy Obywatelskiej. Życzymy panu miłego dnia w Sandomierzu. Powtórka programu. Rządy pieniądza. Dzień dobry państwu, Anna Grabowska, zapraszam na Rządy Pieniądza. Porozmawiamy dziś o cenach, pozycji polskiej gospodarki, o mobilności zawodowej Polaków, o tym, kogo i za jakie pieniądze aktywizować. I rozpoczynamy rozmowę w Rządach Pieniądza. Gośćmi w studiu Polskiego Radia 24 są już panowie Tomasz Kaczor, Instytut Prewision. Dzień dobry. Dzień dobry. Arkadiusz Pączka, pracodawca RP. Dzień dobry. Dzień dobry. I Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od tego, że agencja Standard & Poor's podwyższyła rating Polski do poziomu
A, minus, no i poza dobrą opinią o naszej gospodarce, tańszą obsługą długu, jak już mówiła minister finansów, może to przekładać się na wyższe wydatki na cele społeczne, jak już mogliśmy usłyszeć w niektórych komentarzach, czy może zupełnie inaczej należałoby to, tak trochę w cudzysłowie powiem, spożytkować. No to może Andrzej Sadowski. Bo to ciekawe te komentarze, że właśnie są większe szanse na cele społeczne. Możemy wydać więcej na cele społeczne, a może zacząć realizować spłatę zobowiązań, bo póki na obsługę długów będziemy wydawać więcej niż na program 500+, to mamy sytuację zgoła chyba ciągle niekomfortową. Stąd moment, w którym jeden z rządów zacznie spłacać zobowiązania i zacznie się wycofywanie z tego długu publicznego, który, trzeba pamiętać, jednak jest dosyć niebezpieczny dla stabilności politycznej naszego kraju, zwłaszcza, że były takie momenty w przeszłości, kiedy dochodziło do kryzysów, krachów i ten dług wtedy może właśnie mieć taki bardzo negatywny wpływ na to, co się będzie działo w kraju, to może właśnie wykorzystać tą sytuację do rozpoczęcia planu ograniczenia zadłużenia naszego państwa. Poza tym warto zwrócić uwagę na taką, z czego to wynika. Otóż pan premier w Stanach Zjednoczonych zauważył, że polska gospodarka jest przygotowana na wyzwania XXI wieku i sądzę, że w dużej mierze zasługa, że mimo cały czas trwającej negatywnej wobec rządu kampanii w Europie i na świecie mamy zmianę ratingu Polski, to jest efekt właśnie polskich przedsiębiorców, tego, że ta sytuacja gospodarcza wbrew, w cudzysłowie, nadziejom aż tak bardzo się nie zmieniła, stąd siłą rzeczy agencje międzynarodowe musiały przyznać się do niesłusznych ocen i wyeliminowania tego czynnika politycznego, które wprowadziły do oceny kilka lat temu. Natomiast wracając do tych słów pana premiera, kiedy mówił o przygotowaniu polskich przedsiębiorców na wyzwania XXI wieku, gdyby polscy przedsiębiorcy jeszcze mieli po swojej stronie administrację państwową, która niestety tkwi w epoce analogowej papieru i pieczątki, to wtedy ta pozycja Polski była znacząco lepsza i wyższa niż jest dzisiaj. No to teraz Tomasz Kaczor, rzeczywiście tutaj ta kwestia przełożenia polityki na oceny gospodarcze jest, wydaje mi się, kwestią bardzo istotną, być może kluczową także na przyszłość. Myśmy chyba w ubiegłym tygodniu rozmawiali o sytuacji polskich, znaczy o tym, że jakby polskie firmy rozwijają kontakty na przykład z Niemcami gospodarcze i tutaj stosunki polityczne nie wpływają na to, mimo że no nie są najlepsze, bo mamy różne tam problemy, Nord Stream 2 i tak dalej. No i tutaj trochę jakby pan dotknął tego samego tematu, że to trochę jakby nie ma tego przełożenia. Wydawałoby się, że słusznie, no chcielibyśmy, żeby tak było, Tomasz Kaczor. Wydaje mi się, że trzeba by najpierw ocenić tą decyzję, tak, umieścić ją gdzie jest. Jak już wspomnieliśmy, S&P była tą agencją, która tak troszkę wyskoczyła przed szereg i no, w mojej ocenie wówczas i teraz niesłusznie oceniła, że jesteśmy mniej wiarygodni kredytowo tylko dlatego, że agencja domniemuje, że pewne rzeczy mogą się wydarzyć w sferze politycznej. No, agencja dzisiaj rakiem wycofała się z tego już tak całkowicie. No i pozostałe agencje były dużo bardziej wstrzemięźliwe i myślę, że raczej na to powinniśmy patrzeć. Jestem w świetle, no, to nie jest jakiś obraz, odbicie dużej zmiany w polskiej gospodarce, raczej ułomności tejże agencji w mojej ocenie, nie boję się tego powiedzieć, przynajmniej jeśli chodzi o tą ocenę. No cóż, każdy może się kiedyś mylić. A teraz już wracając do tych relacji politycznych, relacji politycznych i gospodarczych. W Polsce jest sporo niemieckiego kapitału. Coraz więcej polskiego kapitału jest także w Niemczech. I robienie biznesu między sąsiadami jest czymś zupełnie naturalnym i trzeba naprawdę bardzo złych relacji politycznych. A my takich nie mamy. To trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Trzeba naprawdę złych relacji politycznych, żeby przestać robić biznes z największym sąsiadem, z największym partnerem. No, tak naprawdę wszystkie badania pokazują, że przy całym szacunku dla działań chcących zwiększyć naszą aktywność gdzieś na odległych rynkach Afryki i Ameryki Południowej, najwięcej biznesu wszystkie kraje robią z tymi, którzy są blisko. No i to jest po prostu odzwierciedlenie tej zasady. No, znamy rynek niemiecki.
niemiecki, czy w ogóle europejski. Tak, jesteśmy szerzej. Jesteśmy w dużym już stopniu wbudowani w ten cały ogromny europejski mechanizm, z którego nie tak łatwo się wyplątać, czego doświadczają teraz Brytyjczycy, którzy no, pewnie troszkę mocniej są w to wbudowani, ale nie aż tak znowu bardzo. No to jeszcze Arkadiusz Pączka, a propos tych wydatków, no to ja właśnie usłyszałam gdzieś w jakichś takich komentarzach, że można te cele prospołeczne, tutaj pan Andrzej Sadowski mówił, że należałoby ograniczać dług. No deficyt finansów publicznych na przyszły rok mamy rekordowo niski. No to na co? Ja wiem, że pracodawcy mówią, że w ogóle trzeba zlikwidować jakiekolwiek zadłużenie. To trochę bym się odniósł do tej kwestii, a mianowicie o czym było trochę w opinii agencji S&P w obszarze ukierunkowania polskiej gospodarki też na innowacyjność, no bo tych wydatków społecznych, na te cele wydatków społecznych słyszymy już od dłuższego czasu i muszę powiedzieć, że jesteśmy już pierwsi. W naszym odczuciu my i tak mamy ten budżet na 2019 rok w tym obszarze mocno rozdęty, tak więc oczekiwałbym tutaj innych elementów, które by były brane pod uwagę. Jeżeli jeszcze słyszę na przykład o dodatku energetycznym dla tych najuboższych, czyli jakiś Energia Plus, jeżeli słyszę o Emerytura Plus, czyli innych elementach związanych z polityką społeczną, no to trochę myślę, że tu będą trudne znalezienie źródeł finansowania. Akurat... No tak, ale prawdą jest, że emeryci to ta grupa, która jakby jeszcze ciągle tak naprawdę nic nie otrzymała, poza tam domami seniora czy waloryzacją, która wynika z ustawy, więc nie jest to żaden dodatek. Tutaj też pewne i ubóstwo elementy... energetyczne też mamy. Zgadzam, możemy też mówić o ubóstwie cyfrowym, o którym tutaj przedmówca też wspomniał w niektórych obszarach czy częściach, tak? No ale pamiętajmy, że też jeżeli mówimy o wspomnianym przez panią redaktor polityce względem emerytów, to trochę będzie nam pokutować, myślę, że w drugiej części programu będzie o tym mowa dyskusja o obniżce wieku emerytalnego. Coś, co w naszym przekonaniu będzie rodziło konsekwencje na kolejne lata. Natomiast wracając do oceny agencji, no to z pewnością zgadzam się. Tu jedna rzecz jest zastanawiająca, a może i nie zastanawiająca. Ta ułomność tej decyzji w postaci, pamiętamy, dwa lata temu, 2016 rok, ukierunkowani na pewne kwestie polityczno otoczenia prawnego, polityczne. A dzisiaj agencja mówi o czym innym, tak więc i też mówi o ukierunkowaniu na pewne elementy, podnosi kwestie relacji eksportu, która jest dosyć istotna, podnosi kwestie związane z długiem publicznym. Tylko trochę w drugą stronę. Tak, no właśnie, no, ale to mówimy po 2,5 roku, tak więc no myślę, ciekaw jestem następnych opinii, myślę, że one będą w tym samym duchu i nic nie zmienią, czy Moody'sa, czy Fitcha, tak więc to będzie dosyć istotne w dalszej perspektywie, no a to się przekłada w mojej ocenie tylko na koszty długu, czy naszego koszty pieniądza, natomiast wydatki społeczne, ja tego tak nie wiążę. No dobrze, to teraz zmieńmy temat i przejdźmy do tych wskaźników GUS-u, które dzisiaj mają zostać podane, dotyczące cen towarów i usług konsumpcyjnych za wrzesień. No pytanie takie, czy to się utrzyma na tym poziomie, na którym już utrzymuje się w zasadzie kilka miesięcy, tak? Poprzednio mieliśmy 1,8% w relacji rok do roku, miesiąc do miesiąca 0,2%, no ale z kolei pojawiają się takie zapowiedzi, że skutki suszy mogą tutaj tę stabilizację kilkumiesięczną naruszyć, czy może tak być, co my tak przewidujemy tak naprawdę, Andrzej Sadowski? Czy nie tyle skutki suszy, bo żywność ma to do siebie, że można ją w każdej chwili importować z innych krajów, które nie miały suszy. Ale póki co ten wzrost tutaj żywności jest duży, no bardzo duży się okazuje, największy. No nie, oczywiście, ale gdyby nie było różnych reglamentacji i ograniczeń na rynku producentów żywności, to mielibyśmy import natychmiast, jak to było kiedyś, zanim byliśmy w Unii Europejskiej. Natomiast to, co będzie miało naprawdę dotkliwe, a czasami nawet zauważalne dla zwykłego konsumenta konsekwencje, to, że w tym momencie negocjuje się dostawy i ceny energii na przyszły rok. To, co słyszeliśmy o samorządach, które negocjują ceny dla swoich miast i nagle okazuje się, że nie mają takich pieniędzy na przyszły rok na opłacenie oświetlenia dróg i innych właśnie budynków użyteczności publicznej, wskazuje, że ten sam proces będzie miał miejsce w przedsiębiorstwach, które mimo, że negocjują dla siebie zawsze lepsze ceny, to ta cena energii będzie jednak zauważalnie wyższa i przy
Przypomnijmy, że w Polsce mimo właśnie różnych dotacji dla w inny sposób płynących do sektora produkcji węgla importujemy węgiel z zagranicy, a w takiej Szwecji nie dopłaca się do energii, nie jest dotowana, mimo to po cenie kursu dnia jest zauważalna tańsza, czyli dzisiaj w Polsce mamy sytuację, w której energia jest jak na nasz poziom rozwoju i nasze ceny, jedna z najwyższych w Unii Europejskiej, nawet wyższa niż jak wskazuje się w Niemczech, czyli dopiero za kilka miesięcy odczujemy, co znaczy dzisiaj inna cena energii, która poskoczyła około 100% w ostatnim czasie, inne ceny gazu. Także to będzie miało wpływ na wyskok inflacji w przyszłym roku i to dosyć taki poważny. I to będzie inflacja w okresie jednak intensywnej kampanii wyborczej. Stąd profilaktycznie pojawia się ten program Energia Plus, aby częściowo przynajmniej niektórym można powiedzieć, trochę osłodzić wysokie ceny prądu. Natomiast źródło tych wysokich cen energii polega na tym, że mamy niedobór produkcji i tylko nadmiar produkcji energii może doprowadzić do spadku oczywiście cen energii. A przy tych niektórych regulacjach, bo to mają wpływ na to niestety regulacje, które rząd przyjmował przez ostatnie lata, właśnie ta cena energii musi rosnąć, niestety. I Tomasz Kaczor, tutaj jak się przeanalizuje, to paliwa najbardziej nam wzrosły w poprzednim miesiącu, teraz też takie są szacunki, ale pojawiają się też takie opinie, że inflacja może spaść do końca roku nawet o 1%, więc taki mamy jakby rozrzut tak naprawdę, Tomasz Kaczor. No, to zawsze tak jest z prognozami, że tak. Zawsze się znajdą tacy, którzy mają z różnych powodów przeciwne stanowisko. Nie, ja myślę, że nam nie grozi taki spadek inflacji do 1%, to z dosyć prostej przyczyny. Oprócz rzeczy, o których już wspomnieliśmy, tak naprawdę to, co się dzieje w polskiej gospodarce, w mojej ocenie pozwala najwyżej na niepodwyższanie cen. To jest w najlepszym wypadku, tak. To jest taka bardzo krucha równowaga i ja niestety mam obawy, że wystarczy nawet bardzo delikatny bodziec popchnięcie, żeby te ceny nagle zaczęły rosnąć. Trzeba pamiętać, że my jesteśmy krajem ze stosunkowo krótką historią niskiej inflacji. Jeszcze kilkanaście lat temu mieliśmy inflację na poziomie dzisiejszej Turcji i każdy drobiazg. Wysokie ceny ropy, wysokie ceny żywności mogą nagle wywołać serię podwyżek. Rozmawialiśmy o cenach i szacunkach w tym zakresie, także pozycji polskiej gospodarki, ale teraz zmieniamy temat. Panowie, odkupienie portu lotniczego w Radomiu. To kolejny krok na drodze repolonizacji. Ma być gotowy w 2020 roku. No, transport to chyba jest ten fragment gospodarki, który powinien znajdować się w rękach państwa, podobnie jak na przykład zdrowie, edukacja. Czy mają panowie w tej sprawie odmienne zdanie? Andrzej Sadowski. Port był własnością publiczną, bo był w rękach samorządu. To samorząd płacił sety milionów złotych za po prostu fanaberię, bo wcześniej nie negocjował specjalnie z liniami, które by chciały tam akurat mieć swoją bazę albo lotnisko. Stąd sam fakt odkupienia nic nie znaczy, dopóki nie będzie prawdziwych linii zainteresowanych lądowaniem w tym miejscu, to żadna inwestycja tego nie zmieni. Ale to jest port zapasowy dla Okęcia, tak? Więc po pierwsze, Okęcie wystarczyłoby na Okęciu zmienić system naprowadzania, tak jak to miało miejsce w takiej miejscowości pod Londynem Luton, gdzie przy gorszej infrastrukturze lotniczej, w tym sensie, że nie tak rozbudowanej jak w Okęciu, ląduje kilka razy więcej samolotów niż na Okęciu, który ma jednak spory areał i sporo możliwości. Czyli tu już gdzie indziej tkwi przyczyna, dlaczego na Okęciu tak słabo, jest niewykorzystywane. Poza tym mamy lotnisko pod Warszawą, bardzo blisko, z bardzo dobrą koleją, gdzie brakuje tylko niewielkiego odcinka, żeby też pociąg docierał na same lotnisko, mianowicie w Mińsku Mazowieckim, które to było lotniskiem zapasowym dla układu wojsk, dla układu warszawskiego. To lotnisko jest w systemie NATO i dostało zgodę na przekwalifikowanie na cele cywilne, czyli przy niewielkich inwestycjach Warszawa faktycznie miałaby lotnisko
tej skali, gdzie mogłyby lądować największe jumbo jety, z tego względu, że na tym lotnisku lądowały rosyjskie samoloty transportowe Rusłan w tej skali. Także warto byłoby przeanalizować decyzję pod kątem naprawdę racjonalności ekonomicznej, a nie tylko kwestii politycznych. Jeżeli to ma być prowadzona działalność gospodarcza normalna, to ona nie może być prowadzona ze stratą. No tak, niewątpliwie Mińsk bliżej niż Radom, to mniej więcej połowę, ale no może to jest szansa właśnie na rozwój tej infrastruktury kolejowej, tak jak tutaj słyszymy przy tej okazji. Infrastruktura kolejowa jest potrzebna na przykład na wschodniej granicy Polski, gdzie tej infrastruktury nie ma. No ale tutaj do Radoma też z tym pociągiem dobrze nie jest. Może Arkady Szponka... Pociągi są do Radomia, tylko zbyt rzadko, żeby brała Radom. Także, ale to nie trzeba budować lotniska i rozbudować lotniska, żeby pociągi jeździły normalnie. Nie, no to jest tak jakby trochę dyskusja Mińsk czy Radom, no widać też. To jest rzeczywiście duży problem, bo trzeba pamiętać o tym, że ja nie wierzę tutaj w opłacalność inwestycji nawet w perspektywie długoterminowej lotniska w Radomiu. Najpierw je wybudowaliśmy, a później próbowaliśmy negocjować z liniami lotniczymi. Teraz próbujemy, pewnie będziemy próbować w całej grupie jakby, ja mam takie wrażenie i boję się tego, że teraz w większej grupie, jak już lot przejął port lotniczy w Radomiu, to będziemy w większej grupie generować te koszty lotniska w Radomiu, tak więc może one jakoś w tym sprawozdaniu finansowym całościowym będą mniej widoczne, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, na dzisiaj chyba nie ma perspektyw aż takiego rozwoju Radomia, aby to lotnisko w najbliższych latach pokazywało pewną rentowność. Na to się nakłada jeszcze, to też będzie dosyć ciekawe, powstająca polska grupa lotnicza, która de facto w skład jej wchodzi LOT i spółki zależne, która też jest pewnego rodzaju konsolidacją tutaj wewnątrz naszego kraju, tego sektora lotniczego. W kontekście tego, co pani redaktor powiedziała, rzeczywiście, no to jest tak, że państwo, trochę ta dyskusja jest podobna jak dyskusja, już pani redaktor wspominała, w zakresie własności PKL-u, tak? Czyli kolegi górskiej, czy to powinno być państwowe w rękach państwa, czy nie, czy w rękach prywatnych. No, jakoś nic się nie działo w tym kontekście, że z tą koleją górską, jak była w rękach prywatnych. Może teraz będą większe inwestycje poczynione, jak nagle państwo będzie właścicielem i przyspieszy rozwój całego regionu, tak? Natomiast w przypadku Radomia, kwestia gruntu, granic, można powiedzieć, że jest pewne rodzaju większa sfera bezpieczeństwa transportu szeroko rozumianego, mówi o infrastrukturze lotniczej w kontekście jakiejś tam innych zdarzeń, które mają wpływ na bezpieczeństwo kraju, no, ale tych lotnisk regionalnych trochę w ostatnim czasie powstało i kluczowa kwestia, no dla mnie to opłacalność inwestycji i rachunek ekonomiczny, który będzie bardzo trudny do spełnienia. No dobrze, panowie, to jeszcze zmienimy temat, żebyśmy zdążyli, dlatego że chciałabym, żebyśmy się odnieśli do badań monitora rynku pracy i aktywności zawodowej Polaków. Z nich wynika, że już do 2 miesięcy skrócił się czas poszukiwania pracy i wiąże się to z tym, że 25% Polaków zmienia ostatecznie miejsce zatrudnienia bezproblemowo, w takim znaczeniu z własnej chęci. No ale gdyby usłyszał to mieszkaniec, nie wiem, 20-tysięcznego miasteczka gdzieś na wschodzie Polski, to ja myślę, żeby się trochę zdenerwował. I pytanie, czy jest to niechęć w związku z tym jego do tego zmienia na pracę, czy jednak jest ze względu na taką dużą dysproporcję pomiędzy średnimi i dużymi miastami, bo jednak mobilność zawodowa, z tego samego badania to wynika, jest znacznie większa w dużych miastach i średnich niż w najmniejszych, no już nie mówię o ośrodkach wiejskich. No cóż, Tomasz Kaczyk. Ja będę bronił tego mieszkańca. Ja będę bronił tego mieszkańca, bo chciałbym powiedzieć o takiej grupie zawodowej, znaczy ciężko powiedzieć grupa zawodowa, to raczej grupa społeczna, którym tak naprawdę skutecznie uczyniono nieopłacalnym sięganie po pracę. Mam na myśli osoby zamieszkałe w bardzo małych miejscowościach, często w wioseczkach rozrzuconych z dala od tych takich lokalnych hubów przedsiębiorczości, gdzie dla nich dotarcie, samo dotarcie do pracy jest ekonomicznie wyzwaniem. My zabiliśmy ileś lat temu sieć komunikacji publicznej. Oczywiście powstała prywatna komunikacja, ale kiedy pomyślisz, że ktoś taki musi jechać przez 1,5 godziny do miejsca, gdzie może pracować przez 8, nie wiem, 10 godzin na budowie, zapłacić za to kilkanaście złotych, potem wrócić jeszcze na miejscu wyżywienia, okazuje się, że być może lepiej żyć tam w tej małej miejscowości,
Być może mamy tam jakiś kawałek grunty. Powiedział pan kilkanaście złotych, to ja od razu panu powiem, na przykład 100 kilometrów, 110 kilometrów, to jest 30 kilka złotych w transporcie prywatnym, tak zwanym busem. Więc... tym ludziom rzeczywiście może się nie opłacać. Tak jakby jak oni nie zaznają pracy, to... Z dowolnych przyczyn, czy im się nie chce, czy im się nie opłaca, to nie będą chcieli się rozwijać i jakakolwiek aktywizacja ich w tamtym miejscu, przywracanie ich tej gospodarce legalnej, bo oni często gdzieś tam żyją na pograniczu szarej strefy. Nie ma w ogóle sensu. Tak naprawdę trzeba im najpierw przywrócić taką ekonomiczną motywację do pracy. No właśnie, i to jest jakby kluczowa kwestia, no bo takim jakby myśleniem, że no nie, bo im się nie opłaci, to trochę nie zwiększymy tej aktywności zawodowej Polaków, która jakby jest te 70 parę procent, 72 chyba mniej wiele przekracza, i nie mówiąc o starszych grupach, gdzie jest 56, ja to podkreślam, no bo to jest 50 plus, no bo to jest naprawdę zatrważająca wielkość, no to trzeba to jakoś zmienić, Arkadiusz. Znaczy do tych, rzeczywiście, to jest jeszcze, mówimy, dorzucimy do tego grupę długotrwale bezrobotnych, o tych, których często wspominamy, bo to jest też duża grupa osób, która gdzieś tam na rynku pracy mogłaby z pewnością mieć swoje znaczenie, a mówimy to zazwyczaj w kontekście dyskusji o polityce migracyjnej naszego kraju. I myślę, że jeżeli mówimy też o tej mobilności Polaków, bo pewnie ona jest większa stosunkowo wśród młodych osób do 35 roku życia, to jest naturalne, natomiast po 50 ona z pewnością jest znikoma. No, kwestia, tutaj też się zawsze zastanawiamy w gronie partnerów społecznych, kwestia pewnych narzędzi ze strony administracji, tak? Przecież wiemy, ministerstwo przedstawiło różne pomysły jak bon na zasiedlenie, które de facto nie spotkały się z zainteresowaniem odbiorców. Mówiliśmy o na przykład nisko opracowanych pożyczkach dla osób, jako zachęta dla osób powracających z zagranicy, tak? To też... chyba 9 osób skorzystało. Tak, to 9 osób. To widzimy, jak te narzędzia ze strony administracji. Mieliśmy swego rodzaju dyskusję o zleceniu agencjom pracy prywatnym, agencjom pracy tymczasowej, aktywizacji osób ministerstwo wyliczyło. To też ministerstwo... Aktywizacja była krótkotrwała. W zasadzie jest bardzo trudno znaleźć narzędzia, które by w jakimś stopniu przy tej polityce społecznej, przy tych subwencjach dla tych osób, które charakteryzuje się znikomą motywacją do znalezienia pracy, czy też mobilności. Jak trudno jest znaleźć narzędzia, które by w jakimś stopniu wytworzyły w tych osobach poczucie i przymus migracji zarobkowej wewnątrz kraju, czy mobilności, czy znalezienia pracy. To samo jest o osób starszych. To jest bardzo duże wyzwanie. Myślę, że w tym kontekście powinniśmy znaleźć jakieś pewne narzędzia, które de facto by spowodowały, że ta migracja byłaby w większym stopniu z korzyścią dla rynku pracy. No i jeszcze Andrzej Sadowski, teraz trochę ta ustawa, nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia. Tak, została trochę, tak. Znaczy w Polsce nie ma problemów z pracą, bo jest przede wszystkim w szarej strefie, także od ręki wszyscy ci, którzy nie umierają z głodu, właśnie mają tam pracę, bo proszę zauważyć, że w Polsce nie ma informacji o przypadkach śmierci głodowej, a jest statystyczne bezrobocie i są ludzie, którzy zasiłków żadnych nie otrzymują, to znaczy, że jednak mają skądinąd pracę. Czyli mamy po prostu albo wadliwy system statystyki, albo mamy wadliwy system związany właśnie z zasiłkami, które promują postawę bezrobocia, chyba że, tak jak to wielokrotnie zauważano, można brać zasiłki, a jednocześnie pracować w szarej strefie, co de facto ma miejsce. Stąd nie mówmy o braku aktywności Polaków, bo Polacy są bardzo aktywni i jeżeli ciągle są ograniczenia wewnątrz kraju, to faktycznie łatwiej wyjechać się miaczyć, jak to było kiedyś, do Brukseli, gdzie kursował słynny kilka razy na w tygodniu autobus, niż w sąsiednim województwie, bo pamiętajmy, że są bariery podatkowe, na przykład dla pracodawców, którzy chcą przewozić z odległych miejsc do miejsca docelowej pracy, bo nagle się okazuje, że taki przejazd póki co jest wliczany jako dochód dla pracownika. I kolejny rząd tego nie zmienia i utrzymuje takie sztuczne wewnątrz kraju bariery, a jednocześnie mówi o programach stymulujących przesiedlanie. No tak, tylko że jednocześnie do tego zwiększa się liczba ofert pracy, więc pewnie radzić coś na to trzeba. Jeszcze na pewno o tym będziemy
Będziemy rozmawiać. Dziękuję panom dzisiaj za udział. Tomasz Kaczor, Instytut Prevision, Arkadiusz Pączka, pracodawcy RP. Dziękuję bardzo. I Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Dziękuję. Dziękuję panom. Anna Grabowska, do usłyszenia jutro. Żądam pieniądza. Powtórka programu. Dzień dobry państwu. Przy mikrofonie Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Witam w programie Sztuka Słuchania Ekstra. Gościem ekstra programu jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan dr Janusz Szewczak. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie. Według raportu Instytutu Studiów Podatkowych w latach 2008-15 administracja skarbowa ewidentnie przymykała oko na gigantyczny rabunek dochodów podatkowych, no, który łącznie możemy oszacować podobno co najmniej na 400 miliardów złotych. Mieliśmy okazję już o tym rozmawiać w tym studio z panem, ale nie ma tygodnia, by nie odkrywano niestety nowych wątków afery VAT-owskiej. To w takim razie zapytam, czy skala zaniedbań rządów Platformy Obywatelskiej i PSL jest coraz bardziej widoczna, jak pan to ocenia, z pańskiego punktu widzenia ekonomisty? No, te 400 miliardów to jest taki ostrożny szacunek strat. 400 miliardów złotych strat to jest, profesor Modzelewski twierdzi, że to jest właśnie taki bardzo wyważony, ostrożny, że to może być równie dobrze sporo więcej. Więc to jest zupełnie... A jaki może być w takim razie ten szacunek taki bliższy temu, co już państwo wiedzą, czyli konkretne wyliczenia, jeśli chodzi o te utracone wpływy? To jest na pewno te co najmniej 250-260 miliardów złotych strat samego VAT-u, wyłudzeń karuzel VAT-owskich, około 100 do 150 miliardów złotych strat niezapłaconym podatku CIT-owskim, czyli podatku od firm. I co najmniej 20, a może równie dobrze, może być to 40 miliardów nawet strat z niezapłaconego podatku hazardowego, a wiemy, że w owym czasie ci te automaty, te jednoręcy bandyci stali w każdej wiosce praktycznie, to było, prawda? Więc to są minimalne, jakbym powiedział, szkody, ale w sumie gigantyczne. No, jeśli nawet to jest 400 miliardów, a być może trochę więcej, to jest coś monstrualnego. To są wielkości wydatków budżetu państwa na przyszły rok. To jest w przyszłym roku około 416 miliardów złotych będą wydatki Polski, całego państwa. Więc coś nieprawdopodobnego. I właściwie tych wątków sensacyjnych... No to nawet jeżeli to jest tylko przybliżona kwota, to ona już poraża. No oczywiście, mało tego, na dodatek ci winowajcy, czyli pan minister Rostowski i szefostwo Ministerstwa Finansów, oni chodzą po portalach różnych i opowiadają, że oni uszczelnili VAT, oni walczyli o uszczelnienie VAT-u i tylko ten zły, niedobry PiS im przeszkadzał. I tak naprawdę pan minister Rostowski mówi, że on nie ma sobie nic do zarzucenia. No ale dokumenty mówią, że bardzo dużo powinien mieć sobie do zarzucenia. No delikatnie to ujmując, no to niefrasobliwość albo no, małe zainteresowanie czy zaangażowanie, albo przymykanie oczu, albo wręcz no, zgoda na takie działanie. Ja powiem tak, że to, że on sobie nie ma, pan Rostowski nie ma sobie nic do zarzucenia, to moim zdaniem, tak mam nadzieję, myślę, wielu Polaków ma taką nadzieję, że to nie znaczy, że wymiar sprawiedliwości nie będzie miał mu coś do zarzucenia w tym procederze, no bo sprawa po prostu stała się wtedy modna na całym świecie. Polska była absolutnym eldorado złodziejstwa, wyłudzania tych pieniędzy. Można było po prostu wagonami wywozić te miliony. Smartfony, których nie robiliśmy. Tak, dwa dni temu przecież zatrzymano grupę pięciu osób, które w latach 2015 do 2016 postanowiło i chciało wyłudzić 340 milionów złotych z VAT-u, bo działało w tamtym okresie 15-16, czyli jeszcze za rządów, końcówki rządów, prawda, PSL i początku, oczywiście przecież te mechanizmy uszczelniające wchodziły stopniowo i tak dalej, więc wiadomo. No ale to pokazuje, 5 osób mogło po prostu dokonywać czegoś takiego, 340 milionów, a ja się spotykałem z informacjami, że były przypadki, że spiły firmy, które żądały zwrotu 700 milionów na przykład. I to w Blaszaku gdzieś zarejestrowane, no właśnie, tak? No właśnie, w ogóle cuda, kompletne cuda niewidy. No panie doktorze, pan postawił w jednym z wywiadów taką tezę, że to Donald Tusk jest ojcem tej afery VAT-owskiej. Skąd taka opinia? No dlatego, że
to jednak premier czuwał nad swoimi urzędnikami. Premier ponosi odpowiedzialność polityczną za działania również ministra finansów, służb skarbowych. To jemu podlegają wysocy urzędnicy Urzędu Kontroli Skarbowej, urzędów Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, szef Komisji Nadzoru Finansowego. To wszystko przecież są osoby, za które pełną odpowiedzialność ponosi urzędujący premier. I trudno by było dojść do jakichś wniosku, że premier grał tylko w piłkę, haratał w gałę, bo on uważa, że to jest cecha dżentelmena właśnie, że, prawda, że ktoś harata w gałę. No ja bym powiedział, że cechą dżentelmena premiera to jest dbałość o to, żeby nie okradano własnych rodaków, żeby pieniądze należne polskiemu państwu, a więc polskim obywatelom, żeby wpływały do tego budżetu, a nie sobie wypływały, wyjeżdżały za granicę. I dlatego uważam, że to, czy on będzie się tłumaczył, że wiedział, czy nie wiedział, no to jednak odpowiedzialność polityczną absolutnie ponosi. No, tak, absolutnie ponosi. A panie doktorze, bo też tę tezę o kluczowej roli Donalda Tuska potwierdzają ci, którzy blisko niego wówczas pracowali. I wśród nich jest była wiceminister finansów w rządzie PO-PSL Elżbieta Chojna-Duch, która twierdzi, zresztą dla Polskiego Radia to mówiła, że musiał on wiedzieć o skali nadużyć. To pańskim zdaniem kto najbardziej stracił na wypływie tych pieniędzy z budżetu, albo jakie grupy społeczne czy zawodowe najbardziej straciły? A kto najwięcej zyskał na tych przekrętach? No niewątpliwie pani profesor Elżbieta Chojna-Duch, którą bardzo cenię, znam, to jest wybitny specjalista z zakresu prawa finansowego, podobnie jak profesor Witold Mozelewski z Instytutu Studiów Podatkowych. I oni wiedzą, co mówią, i bez dwóch zdań mają rację. Oczywiście to nie tylko budżet tracił, ale tracili zwykli obywatele, bo po prostu było tych pieniędzy co roku 40 miliardów, może 50 nawet miliardów mniej w budżecie, a to oznaczało, że nie było mowy o żadnych wsparciu rodzin wielodzietnych, tak jak teraz to się okazuje, że jak jednak... Jak mówił pan Rostowski, tych pieniędzy nie ma i nie będzie, tak? No on nawet mówił, że pieniędzy. Tak, ale on miał kłopoty z językiem polskim, zdaje się, od początku, bo tam w Bydgoszczu też urzędował swego czasu. Więc natomiast to na pewno, można powiedzieć, tracili najsłabsi po prostu, najubożsi, zwyczajni kowalscy, których tych pieniędzy nie było na te łatanie tych dziur na drogi lokalne, nie było na podwyżki dla sfery budżetowej. Premier Tusk zresztą, będąc swego czasu z wizytą w Zakopanem, mówił tak: pokażcie mi, gdzie są zakopane te pieniądze, to ja je rozdam Polakom. No i myśmy w przeciągu ostatnich lat jako rząd pokazali, gdzie są zakopane. No właśnie w tych dziuplach VAT-owskich, w tych jaskiniach różnych hazardowych, w tych CIT-owskich różnych podziemnych korytarzach. I tak nagle, prawda, można było znaleźć 70 miliardów, bo tyle mniej więcej, około 70 miliardów są dzisiaj wielkie te projekty, łącznie wszystkie socjalne, prorodzinne, społeczne. No przecież są gigantyczne pieniądze. Jeśli zanosi się, że w tym roku będziemy mieli dochody z VAT-u na poziomie około 170 miliardów złotych, a Platformie się zdarzało w porywach 110, 113, 126, to były takie maksymalne osiągnięcia, tak, to pokazuje, prawda? No oczywiście oni dzisiaj tam odwracają kota ogonem, mówią, że tak, teraz to jest koniunktura gospodarcza, ludzie dużo kupują, prawda? Konsumują, kupują. No ja się pytam, a dlaczego więcej kupują? No bo właśnie dlatego, że jest program i 500+, tak, że są podwyżki wynagrodzeń, że jest więcej ściągniętych pieniędzy do budżetu i można, że tak powiem, podnieść po kolei pewnym grupom społecznym, choć oczywiście pewno jeszcze wiele tych tutaj aspiracji jest i trzeba będzie myśleć o ich spełnianiu. Więc, ale zapytam pana, panie doktorze, bo pan jest ekonomistą, jak pańskim zdaniem, tak gdyby miał pan to ocenić, wyglądałaby dzisiaj Polska, gdyby Donald Tusk jednak zechciał nieco bardziej efektywnie patrzeć na ręce tym odpowiedzialnym za polski budżet? Panie redaktor, to jest takie fundamentalne pytanie, tak? Czyja była ta Polska?
jak mogła wyglądać, dlaczego wyglądała tak źle. A jak mogłaby dziś wyglądać, 400 miliardów było ciągle, stanowiło budżet państwa, prawda? No właśnie, no właśnie. Można by spokojnie prawie wszystkim grupom społecznym dać znaczące podwyżki, to po pierwsze. Po drugie, można by te programy budowy dróg, autostrad przyspieszyć. Można by było dokonać dużych inwestycji infrastrukturalnych, takie, do których my się teraz przymierzamy, jak Centralny Port Komunikacyjny, jak przekop Mierzei Wiślanej, jak port, rozbudowa portów w Gdańsku, jak tunel do Świnoujścia, prawda. To wszystko razem pokazuje, że zmarnowano coś, nie tylko pieniądze, ale zmarnowano czas. Bo tamte pieniądze w tamtym czasie znaczyłyby znacznie, znacznie więcej niż dzisiaj. Po drugie, myśmy musieli zacząć rządzenie od zasypywania tych wilczych dołów, tych dziur, lepienia, zalepiania, zatykania tych dziur w tym dzbanie z publicznym groszem po prostu, bo było ich taka ilość, że nie wiadomo było za co się złapać. No jak ja dzisiaj słyszę pana ministra Rostowskiego, który opowiada te bajki z mchu i paproci, że on walczył o uszczelnienie systemu podatkowego i oni to zrobili, oni to poprawili, tą ściągalność. A panie doktorze, pańskim zdaniem... A nie PiS, to... PiS przeszkadzał im przecież, oni by, gdyby nie to, to my byśmy w ogóle rozdawali pieniądze za darmo, no przecież to urąga, nie wiem, jakiemuś no chyba byciu przy zdrowych zmysłach. Ja bym tak powiedział. Nawet nie inteligencji. A kto pańskim zdaniem bezpośrednio taką odpowiedzialność ponosi za skalę tych nadużyć? Właśnie były minister Jacek Rostowski? Zdecydowanie tak. No, również przecież i minister Szczurek, który był krótko, ale był. Całe kierownictwo służb skarbowych podległe. Wiedział, bo ta notatka, którą opublikował Super Express, no, Super Express wskazuje jak widać, na dobrze zorientowany w sprawach podatków i VAT-u. Niewątpliwie to trzeba przyznać, wiedział oczywiście, ale wiedzieli również inni urzędnicy. Wiedział z pewnością generalny inspektor kontroli finansowej, wiedziała prokuratura. Służby powinny też wiedzieć. Bez dwóch zdań. Pytanie jest, czy służby nie informowały rządzących, tego nie wiemy. Może, a może informowały o tych historiach. No, trudno było nie zorientować się, że wjeżdża dziennie, nie wiem, 700 cystern z paliwem, tak? I właściwie to paliwo znika. Można powiedzieć, czy może natychmiast ale wyjeżdżają. Ale nawet występujący już publicznie mówili o tym, że jak chcieli, prawda, dochodzić, co się z tym paliwem dzieje, no to właściwie ich paraliżowano. Jasne, to moim zdaniem naprawdę taka sytuacja, tak skandaliczna, tak gigantyczna afera na setki miliardów złotych z co najmniej przymykaniem oka na to wszystko, to moim zdaniem się nie zdarzyła chyba w Europie w ostatnich kilkudziesięciu latach. No może jakieś lata 50, 60, gdzieś... Panie pośle, może jeszcze o czymś nie wiem. Może 50, 60 gdzieś we Włoszech, prawda? Nie, czy początek lat 70, kiedy struktury mafijne po prostu rządziły rynkiem na przykład towarów akcyzowych, to może tak, ale generalnie dzisiaj można powiedzieć, cofając się kilkanaście czy kilkanaście lat wstecz, no takich skali rabunku to właściwie no, nie przypominam sobie gdzieś. To ta Polska bogata ciągle na tylu złodziei ją, no właśnie, prawda, to też otaczało, a tak, ciągle to jest zaskakujące, żyje. Zaskakujące, właśnie, że to się rusza, jeszcze rozwija wszystko, no tak. ale to jest, mówię, trzy lata naprawiania tego chaosu. A jakie rozwiązania wprowadził rząd PiS, by ten system uszczelnić? No tak, no właśnie, to od konkretów należało zacząć, no żeby minister Rostowski zrozumiał, że tak powiem. Jak się uszczelnia. Tak, żeby wiedział, na czym polega uszczelnianie, poza gadaniem o tym. No otóż po pierwsze niezwykle istotne to było wprowadzenie tego split payment, czyli podzielonej płatności, czyli tego elementu odpisywania na rachunek VAT-owski od razu tej kwoty podatkowej. Po drugie to jest system STIR, czyli system teleinformatycznych rozliczeń, czyli przy pomocy systemu elektronicznego służby skarbowe mogą śledzić pewne procesy rozliczeń, mogą blokować Krajowa Administracja Skarbowa, którą myśmy utworzyli. Był straszny opór przeciwko utworzeniu tej służby. Straszny. I
ta właśnie służba ma możliwość blokowania podejrzanych transakcji na kontach bankowych natychmiastowo. Po kolejne wprowadziliśmy ustawą system monitorowania przewozów towarów akcyzowych i to na drogach i na kolei, czyli głównie właśnie tych paliw, ale nie tylko oczywiście paliw. No, cały szereg rozwiązań takich, bym powiedział, nawet ze sfery karnej, no bo przecież Ministerstwo Sprawiedliwości, minister Ziobro tu wprowadził te bardzo wysokie kary, kilkudziesięciu lat więzienia za te przekręty VAT-owskie, bo no, przecież do tej ogromny pory... udział Ministerstwa Sprawiedliwości. No tak, bo do tej pory można było dostać za wyłudzenie 30 milionów złotych VAT-u, można było dostać grzywne 5 tysięcy złotych i dalej to wszystko. No sobie, więc po prostu tak, to było świadomie jakby ustawione, że tu ci nic, chłopcze, nie grozi, jest to bezkarne, bardzo dochodowe i tak dalej, więc tych rozwiązań jest bardzo dużo. I ja chcę powiedzieć, że to nie koniec, bo my jesteśmy w trakcie prac nad nowymi mechanizmami uszczelniania tego systemu podatkowego pod postacią rozwiązań, również zmian w podatkach, których Komisja Finansów będzie pracować w przyszłym tygodniu nad tym. Właśnie, bo pan jest wiceprzewodniczącym. Tak, i będziemy tam próbować uszczelnić te systemy polegające na tak zwanych cenach transferowych, na tak zwanych schematach podatkowych, na tak zwanej, bym powiedział, niezwykle bezczelnej takiej optymalizacji podatkowej. No to wszystko jeszcze się wymyka spod, że tak powiem, też przypilnowania, uszczelniania, ale na razie, ale już to wchodzimy, a to są równie poważne pieniądze. Mówi się, że tego typu różne systemy w podatku CIT-owskim, no to nawet w granicach, niektórzy mówią, 70 miliardów złotych do zyskania, więc to jest wielka rzeka pieniędzy, wielka, gigantyczna i tu trzeba oddać naprawdę sprawiedliwość i hołd tym, którzy się odważyli to robić. Tutaj minister Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej, to człowiek niezwykle, bym powiedział, konsekwentny, twardy, nieustępliwy i przeprowadził to. No oczywiście obu premierom, i pani premier Szydło, i panu premierowi Morawieckiemu, pani minister finansów i nowej ekipie, bo tam jeszcze jest nowa ekipa, posłom, którzy z Komisji Finansów, którzy jednak tak muszą brać na siebie odpowiedzialność tej legislacji, więc to naprawdę jest gigantyczny postęp, wielka historia. Właśnie, panie doktorze, ile pieniędzy udało się odebrać złodziejom? No, my szacujemy, że samego VAT-u to jest około 30 miliardów złotych, co najmniej. Oczywiście to nie jest tak tylko, że to są wszystko tylko te, które są odebrane oszustom, wyłudzaczom, złodziejom. Nie, oczywiście, to wynika również z tego, że wielu, że tak powiem, postanowiło troszkę przyzwoiciej procedować przedsiębiorców, bo uznało, że się nie opłaca, prawda, a więc część po prostu nie wyszła z tej czarnej strefy zdecydowanie. Lepsza koniunktura też temu sprzyja, bo jeśli polski przedsiębiorca mógł teraz legalnie już i, bym powiedział, na równej konkurencji startować z tymi, którzy VAT-u nie płacili, bo wcześniej musiał przegrywać, prawda? Tak. No przecież towar był o 22 czy 23%. Kiedyś ci poszkodowani nie zmieścili w Pałacu Kultury na swoim spotkaniu. A zakładamy, że powiedzmy w przyszłym roku te dochody z VAT-u w 2019 mogą być wraz z dochodami z innych podatków większe aż o 50 miliardów złotych w przyszłorocznym budżecie w stosunku do tego, kwoty, co Platforma proponowała pod koniec swoich rządów, więc to nie są małe kwoty. A zapytam jeszcze o taką rzecz, bo jak już jesteśmy przy tych złodziejskich praktykach, to warto też wspomnieć o tej aferze, którą pokazuje codziennie pan Patryk Jaki jako szef tej sejmowej komisji, czyli aferze reprywatyzacyjnej. Tutaj także no niemal każdy tydzień przynosi nowe fakty. Jak pan ocenia rolę prezydent Hanny Gronkiewicz Waltz w całej tej sprawie? I to była podobna rola do roli Tuska w aferze VAT? Czy była matką afery reprywatyzacyjnej? No, myślę, czy można tak to określić? Tak, porównanie. Myślę, że to wiceprzewodnicząca Platformy i myślę, że podobnie jak pan minister Rostowski, tylko że ona się już przyznała, sama powiedziała, że miała pod jej bokiem funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza w ratuszu. Sama nazwała ją w ten sposób. I to jest fakt, no 21 miliardów i ponad 21 miliardów złotych z tych kamienic, które miasto jakby utraciło z tego majątku, bo oddawało hochsztaplerom, złodziejom, mafiozom różnym, prawda, i aż tak dalej, wyłudzaczom. Aż trudno nie tak, a co najmniej szacuje Patryk Jaki i jego komisja, że 12,5 miliarda tych kamienic, równowartość to jest złamanie, przy złamaniu prawa, naruszeniu prawa, tak, a więc można powiedzieć kompletnie
legalnie, tak? To są monstrualne pieniądze. No to tam, prawda, komisja weryfikacyjna mówi, że to jest 19 mostów i 40 stacji metra można by za te pieniądze tak zbudować. To jest też absolutnie fenomenalne osiągnięcie. Ja myślę, że warszawiacy naprawdę powinni sobie zdać sprawę, że trzeba mieć i wiele w sobie pokory, a jednocześnie wiele odwagi i wiele, bym powiedział, takiej mądrości, profesjonalizmu, żeby podjąć ten temat i bronić wspólnego majątku, bo to też jest majątek publiczny, to jest miasta i mieszkańców Warszawy i tak samo jego wyprowadzanie bokiem, no po prostu jest szkodliwe. Także... Panie doktorze, czy pan sądzi, że wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni za krzywdę wielu ludzi, za krzywdę nas wszystkich, bo jak mówimy o aferze VAT-owskiej, to dotyczy nas wszystkich, odpowiedzą za swoje czyny? No mam taką wielką nadzieję. Myślę, że czas, na najwyższy czas już Polacy czekają na konkrety oskarżenia, konkretne zarzuty, na to, że nie pogadali i dalej nikomu się korona z głowy nie spadła. To polski kodeks karny przewiduje na takie czyny wiele artykułów. Ja już nie powiem, że to jest ewidentnie w mojej ocenie niedopełnienie obowiązku przez tych ludzi, prawda, bo nie dopilnowali naszego tak publicznego grosza. Także to nie problem chyba w postawieniu zarzutów. Myślę, że jest, mogłoby ich być cała masa. Nie, tylko jeszcze jedno sprostowanie. Ja jeszcze doktorem jestem, jeszcze nie obroniłem tej pracy doktorskiej, nie, ale nie obroniłem, tak. Natomiast no już... Ale wszyscy profesorowie na promocji pańskiej, no, tak. Książki już mówili, tak, doktor panie profesorze, Janusz Szewczyk. Nawet, ale tak, to dla ścisłości. Natomiast oczywiście pracą doktorską się zajmuję swoją. Ale jest pan wybitnym ekonomistą. Dziękuję panu za spotkanie, za rozmowę. Gościem programu Sztuka Słuchania Ekstra był pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Szewczak. Wkrótce doktor, tak? Przyrzeczenie składa nadzieję, pan? Cisną mnie, niektórzy, tak. Małgorzata dziękuję. Raczyńska-Wańsberg, do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Kulisy Spraw to program o nie do końca wyjaśnionych wątkach głośnych spraw. Zapraszam do słuchania w piątek o godzinie 19.15. Radosław Jankiewicz. Autopromocja. To Polskie Radio 24. Zbliża się druga. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Od dziś na konta rolników będą trafiały zaliczki dopłat bezpośrednich. Wyniosą one 70% kwoty należnych płatności. W pierwszej kolejności pieniądze dostaną rolnicy z województw najbardziej poszkodowanych przez suszę. Agnieszka Jasik. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zaliczki dopłat przeznaczy 10 miliardów złotych. Pieniądze będą wypłacane do końca listopada. Rolnicy od jutra dostaną też dopłaty z tytułu trudnych warunków gospodarowania czy płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne. W poprzednich latach były one wypłacane od 1 grudnia, mówi prezes agencji Maria Feiger. W tym roku rozpoczynamy wypłatę tych środków w 100%, nie w zaliczkach, w 100% płatności od 16 października również. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapewnia, że agencja jest przygotowana do wypłaty pieniędzy. Deklaracja agencji jest taka, że dziennie będzie dokonywane 70 tysięcy przelewów. To będą duże kwoty, to jest tygodniowo około 2 miliardów złotych. Pozostałe 30% dopłat bezpośrednich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała od początku grudnia do końca czerwca przyszłego roku. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. W brytyjskim parlamencie Theresa May w ogniu krytyki w sprawie Brexitu, nie tylko ze strony lidera lewicowej opozycji Jeremy'ego Corbyna, ale też części posłów konserwatywnych, zarówno ze skrzydła eurosceptycznego, jak i antybrexitowego. Wymiany zdań słuchał nasz korespondent Adam Dąbrowski. To była burzliwa debata. Theresa May krytykowała mnie, jak mówiła, ta w ostatniej chwili mnoży trudności, ale premier dodawała. Nie sądzę, by Zjednoczone Królestwo i Unia dzieliło wiele. Zgodziliśmy się, że artykuł 50 nie może stanowić prawnej podstawy trwałych relacji, a plan awaryjny musi być tymczasowy. Teraz razem musimy pracować, by to porozumienie wprowadzić w życie. Co na to lider lewicy? Wczoraj kolejny minister do spraw Brexitu pędził do Brukseli, tylko po to, by wrócić
z podkulonym ukłonem, bez ratwy, a wszystko to przez podziały w partii konserwatywnej. Krytyka jednak także ze strony członków partii premier May. Jeżeli ani pani rząd, ani parlament nie potrafią sobie poradzić, czas by przyznać, że Brexit jest po prostu niewykonalny. Anna Soubry to konserwatywna przeciwniczka Brexitu, ale konserwatywni zwolennicy twardego kursu dociskali swą szefową w innej kwestii. Czy irlandzki plan awaryjny będzie miał datę ważności, tak by uniknąć sytuacji, w której rozwiązanie prowizoryczne zamienia się w rozwiązanie stałe? 8 razy premier uniknęła odpowiedzi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W wieku 65 lat w Seattle zmarł Paul Allen, przedsiębiorca i filantrop, współzałożyciel firmy Microsoft. Właśnie w Seattle Paul Allen w wieku 14 lat poznał o 2 lata młodszego Billa Gatesa. Pasję komputerową rozwijali wspólnie, by w 1975 roku w mieście Albuquerque w stanie Nowy Meksyk zarejestrować firmę Microsoft. Fortuny dorobili się jako twórcy systemu operacyjnego komputerów koncernu IBM. Paul Allen był jednym z najbogatszych ludzi.